piątek, 8 marca, Grzegorz Żądło zapraszam na główne wydanie informacji. Na miesiąc przed wyborami samorządowymi kampanię rozpoczynają kolejni kandydaci na prezydenta. Jednym z miast, gdzie mieszkańcy będą mieli największy wybór, jest Bielsko-Biała. Swój start w wyborach ogłosiło tam już 6 osób. O tym, kto chce rządzić największym miastem na południu województwa śląskiego, Paweł Jędrusik. Dość kłótni i do przodu. Z takim znanym już hasłem w wyborach samorządowych w Bielsku-Białej idzie trzecia droga. W piątek przed bielskim urzędem zaprezentowała swoich kandydatów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Śląskiego, a także kandydata na prezydenta, którym jest Szymon Twardak. Jakimi pomysłami chce przekonać wyborców? Tak naprawdę wiele jest ważnych i wiele jest trudnych. Najtrudniejszy to na pewno będzie ten związany z budową parkingów wielopoziomowych na bielskich osiedlach. To niezwykle pomoże mieszkańcom, a taki najbliższy mojemu sercu to jest przeznaczenie 50 tysięcy złotych z wypłaty z czasu trwania całej kadencji na organizacje pozarządowe. Jego kandydaturę popiera Polska 2050. Dlatego, że to jest kandydat, który reprezentuje istotę naszego DNA, czyli działalność społeczną, czyli troskę o całe środowisko, które nas otacza. Jest z nami od początku, wielokrotnie dał się poznać jako zaangażowany społecznik, który działa wtedy, kiedy trzeba. Dziś Twardak zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to wiceprezydentami zostaną kobiety, jego kontrkandydatki w wyborach. Te są dwie, Magdalena Madzia z Komitetu Dobre Miasto i Małgorzata Zaremska ze Stowarzyszenia Niezależni BB. Kampania tej drugiej opiera się na 5 kluczach. Ten pierwszy klucz dotyczy rozmowy, czyli kluczem do zarządzania miasta jest rozmowa. Oczywiście jest to obszar, który jest o wiele bardziej skomplikowany i wieloetapowy, wielowarstwowy, obszerny. Dotyczy zarówno kwestii dialogu z mieszkańcami, słuchania ich głosu, jak również realizacji ich potrzeb. Druga kobieta, która chce zostać prezydentem Bielska, znana jest m.in. z protestów przeciwko budowie w mieście spalarni odpadów. Ona też ma kilka kluczowych dla siebie postulatów. To przede wszystkim mieszkania, odpady, czyli ta polityka w ostatnich latach bardzo głośna dla mieszkańców, kwestia spalarni, ale też to, co należy z tym zrobić w przyszłości. To również ochrona zieleni, betonoza i kwestie związane z wycinkami, również bardzo kontrowersyjne. To także demokracja miejska, o którą od bardzo wielu lat mieszkańcy proszą o partycypację taką skuteczną i rzetelną. Swojego kandydata ma też Prawo i Sprawiedliwość. To Konrad Łoś, który obecnie jest radnym. Chciałbym, żeby Bielsko-Biała było miastem przyjaznym i komfortowym dla mieszkańców. Chciałbym, żeby do Bielska-Białej przyjeżdżali mieszkańcy z innych stron Polski. Chcieli tutaj mieszkać, żyć, osiedlać się, zakładać rodzinę. No ale żeby to mogło nastąpić, trzeba tutaj wykorzystać atuty naszego miasta. Swój start w wyborach potwierdził również urzędujący prezydent Jarosław Klimaszewski. O głosy powalczy również Bronisław Foltyn, poseł Konfederacji. Obchodzony 8 marca Dzień Kobiet z biegiem lat nabiera nowego znaczenia. Kobiety świętują nie tylko symbolicznie. Owszem, nadal są kwiatki i czekoladki, ale są też akcje profilaktyczne i prozdrowotne. Dzień Kobiet to bowiem dobra okazja, żeby panie pomyślały w końcu o sobie. Fatima Orlińska. Zamiast kwiatka profilaktyka. Z takiego założenia wyszło dziś wiele kobiet. W kilku miastach województwa z okazji Dnia Kobiet od poniedziałku trwa Tydzień Kobiet, w ramach którego zorganizowano nieodpłatne badania profilaktyczne, na przykład mammografię. Ostatnio jednak jest więcej badań ze względu na poszerzenie przedziału wiekowego, czyli od 45 roku życia do 74. To jest o 5 lat w każdą stronę jest dłuższy ten okres. Co wcale nie oznacza, że na co dzień kobiety badają się chętnie. Wiele o profilaktyce nie pamięta, a każdego roku w Polsce diagnozę raka piersi słyszy kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Dlatego samo badanie powinno być rutyną. W Dniu Kobiet kobiety przypominają kobietom, jak wykonywać je poprawnie. Oglądamy dokładnie swoje piersi i to są te trzy podstawowe pozycje. Jak mamy ręce właśnie na pasie, wzdłuż i za głową. Wtedy oglądamy wszystko dokładnie. Potem delikatnie przyciskamy naszą brodawkę, czy nie ma jakiejś wydzieliny. Jak już obejrzymy, dotkniemy właśnie te nasze brodawki, badamy swoją pierś krok po kroku. I takie badanie powinniśmy zrobić raz w miesiącu.
miesiącu. 7 dni tak najlepiej po okresie, bo wtedy te nasze piersi są jak najbardziej normalne. Raz w roku każda kobieta powinna profilaktycznie wykonać również cytologię. Badanie pozwala na wykrycie nowotworów takich jak szyjki macicy, trzonu macicy i jajnika. Cytologia może być także pomocna w diagnostyce endometriozy, coraz częściej dotykającej kobiety w każdym wieku. To choroba przewlekła, wpływająca na funkcjonowanie całego organizmu. Często jest to gdzieś diagnozowane jako IBS, czy to jest jakieś SIBO, natomiast pacjentka tak naprawdę cierpi z powodu tych zmian, które są wywołane stricte takimi naciekami bądź guzami na przewodzie pokarmowym. I ta cała motoryka, począwszy od przewodu pokarmowego jamy ustnej do końca, czyli do tego sposobu wypróżniania, to jest wszystko zaburzone. Na co dzień niewiele z pań pamięta, że często rutynowe zabiegi, na przykład kosmetyczne czy upiększające, mogą nieść za sobą zagrożenie, a nawet ciężkie powikłania chorobowe. Dlatego przynajmniej raz w roku warto wykonać pakiet badań w kierunku wirusowego zapalenia wątroby i żółtaczki. Samochody jeżdżące po Parku Śląskim to duży problem, zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów. Dlatego szykują się duże zmiany dla kierowców. Ruch ma być ograniczony. Słupki zostaną wymienione na szlabany. Pojawią się też parkomaty. Spółka ogłosiła przetarg na system parkingowy oraz przebudowę dróg. Łukasz Kądziołka. W Parku Śląskim słychać nie tylko śpiew ptaków. Chociaż wielu ludzi przychodzi tu na spacery, to po parku jeździ wiele samochodów. Na samochody trzeba zwracać uwagę. Uważam, że trochę za dużo, bo akurat no ja z pieskiem, ale też dzieci na hulajnogach. Teoretycznie wjazd w głąb Parku Śląskiego mają tylko kierowcy posiadający zezwolenie. W praktyce wjechać tu łatwo i robi to nadal wiele osób. Większość kierowców również jeździ na nawigację. Kierując się do Parku Śląskiego, nawigacja bardzo często prowadzi, powiedzmy, od ulicy Złotej tutaj przez centrum Parku Śląskiego. To problem zwłaszcza przy dużych imprezach na Stadionie Śląskim. Park chce w końcu znaleźć rozwiązanie, więc ogłosił przetarg na nowy system parkingowy. Pojawią się m.in. parkomaty, ale co ważniejsze, szykuje się przebudowa wjazdów i wyjazdów. Cel jest jasno określony. Jest ograniczenie ruchu dla samochodów w części centralnej Parku Śląskiego, a docelowo całkowite wyłączenie tego ruchu dla samochodów. Będą ograniczenia w formie szlabanów. Szlabany mają zastąpić słupki, które nie wszędzie spełniają swoją rolę. Wtedy już naprawdę zakazy wjazdu powinny być egzekwowane. Teraz znaki są, ale w parku nie obowiązuje organizacja ruchu. Policja interweniuje, ale traktuje ten teren jak teren prywatny. Park Śląski jest takim specyficznym miejscem. Najbezpieczniejsze byłoby, żeby jak najbardziej ograniczyć poruszanie się tych pojazdów po parku. Natomiast wiadomo, że nie da się tego zrobić. Musimy wypracować jakiś wspólny środek, aby zarówno zmotoryzowani, jak i piesi byli zadowoleni i czuli się bezpiecznie. Chorzowska policja otrzymała od Parku Śląskiego zapytanie dotyczące organizacji ruchu. Policjanci przedstawili swoje uwagi, więc ten problem też ma zostać rozwiązany. Na razie nie wiadomo kiedy, ponieważ park musi ogłosić osobny przetarg na zaprojektowanie organizacji ruchu. Województwo Śląskie pierwszym regionem w Polsce, dla którego zostanie opracowany kompleksowy plan adaptacji do zmian klimatycznych. Podobne plany zostały już przygotowane na przykład dla Częstochowy i Katowic, co przełożyło się na przykład na częściową likwidację wysp ciepła i zazielenienie terenów miejskich. Fatima Orlińska. Regionalny plan adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego będzie powstawał przez najbliższe półtora roku. Najpierw opracowana zostanie analiza, a następnie rozwiązania, które w kolejnych latach mają przyczynić się do poprawy jakości życia zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Na przykład spowodowanie, żeby jak najmniej powierzchni ziemi było nieprzepuszczalnej, czyli żeby woda mogła wsiąkać z deszczów nawalnych, żeby mogła być odprowadzona w miejsca, które nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. To są rozwiązania, które są trudne i trochę wbrew naszym przyzwyczajeniom ostatnich lat, które zakładają, że powinniśmy wybrukować sobie place, chodniki kostką brukową lub asfaltem. Śląski jest pierwszym regionem w Polsce, dla którego plan adaptacji do zmian klimatu zostanie opracowany w skali całego województwa. Dotychczas to pojedyncze miasta zlecały przygotowanie takiego dokumentu. Plan będzie oparty na analizie oraz uwzględnieniu wymagań i wytycznych prawnych, naukowych, również unijnych.
Mógłbym dzisiaj powiedzieć, nie wiem, są rejony, gdzie występuje susza, że już dzisiaj będziemy tam robić retencję, wszystko. Ale być może większym problemem jest ciepło w miastach, tak? Dlatego czekamy na tą diagnozę. Ta diagnoza nam po pierwsze wskaże przyczyny, po drugie pozwoli nam się w przyszłości przygotować do tego i na podstawie tych danych chcielibyśmy jako województwo robić to kompleksowo. Dokument dotyczący adaptacji do zmian klimatycznych zostanie opracowany w ramach projektu IP Life, czyli adaptacji terenów pogórniczych. Jego finansowanie w 60% pochodzi z Unii Europejskiej, 35% stanowią pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a 5% to wkład własny województwa śląskiego. Przygotowanie planu będzie kosztować 968 tysięcy złotych. We Włoszech trwają światowe kwalifikacje olimpijskie w boksie. Zanim na taki poziom wejdą zawodnicy, którzy rywalizują w Mistrzostwach Śląska w Bielsku-Białej, minie pewnie jeszcze trochę czasu. Rywalizacji, która trwa w sali szkoły podstawowej nr 37, przyglądał się Paweł Jędrusik. Walki bokserskie w Bielsku-Białej można oglądać od piątku do niedzieli. Na ostatni dzień przewidziane są finały. Przed nami dzisiaj chociażby 80 walk, jutro też 80 walk. 202 zawodników zgłoszonych, wszystkie kategorie wiekowe, a więc począwszy od młodzika, przez kadeta, juniora, kończąc na seniorze. Wszystkie kategorie również wagowe, no a do tego płcie, bo są i panie, i panowie. Wśród uczestników zawodów nie brakuje dzieci, które swoją przygodę z boksem rozpoczęły niedawno, ale pokochały ten sport. Boks jest trudnym sportem, aczkolwiek jest bardzo fajny. Na przykład ma pan ciężki dzień, bardzo fajnie pójść na trening i na przykład zrzucić z siebie, wylać te emocje na ringu. No, od 2 lat jest taka tendencja, którą zauważam, że ten boks się odradza, jest dużo młodzieży, dużo dzieci się garnie do sportu. Może nie wszystkie chcą ciężko pracować, ale zdarzają się jednostki, które naprawdę zasuwają. Mistrzostwa Śląska w boksie to także okazja do poszukiwania talentów, które przy odrobinie szczęścia i wielu latach ciężkiej pracy mogą w przyszłości stać się prawdziwymi zawodowcami. Tu jest przegląd wszystkich zawodników. Wiadomo, po to są mistrzostwa okręgowe, które eliminują tych takich niedoszkolonych, a ci dobrzy idą w górę. I występują w imprezach centralnych typu Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, grup wiekowych poszczególnych. Zawody można oglądać w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.